Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszych przygód z Morrowind. Jesteśmy na arenie głównej, tak jak obiecałem, i zmierzymy się z Bolwynem Venimem. Jak widzicie, ma on całkiem ładny ebonowy secik. I skubaniec ma daedryczną daikatanę. Więc spodziewam się w pierdzielu, nawet po mojej stronie. Jedna z... No i wszystko. Spodziewałem się, że będzie mocniejszy. No dobra, wystarczy teraz pogadać z Atynem Sarethim, który nas mianuje Hortatorem. Myślałem, że to będzie jakaś trudniejsza bitwa, no ale wyszło jak wyszło. Mamy tutaj daikatanę. Daj katanę. Daj katanę. Ale ja nie będę walczył daikataną, jego ciało sobie tu zostawię, bo same śmieci jak dla mnie. Na tym etapie już biorę tylko to, czego potrzebuję, więc... Pozostało nam się udać do Aldruh, nie zagadać z Atynem Sarethim, więc bezpośrednio to już zrobimy. Tu sobie polecimy już tak przez te wszystkie beznadziejne fragmenty dzielnicy. Przylecimy do dzielnicy Przybyszów, udamy się na trochę północ, znaczy się na górę, o to mi chodziło. Poprzez właśnie te, nie wiem, schody, czy nie wiem co to jest w ogóle, podejście dla inwalid, dla niepełnosprawnych, co to jest. Inwalida, takie nieładne słowo. To powiedzmy niepełnosprawnych, tylko że tu nie ma takowych za dużo, więc... A właśnie ciekawostka, świątynna zbroja nie ma nagolenników. Pyk! I już nie będzie pełnego setu. Przykre. Dobra, idziemy na górę. Jako, że jesteśmy już prawie na samiuteńkiej górze. To właściwie została nam... Kurczę, gdzie są schody na górę? Aj, schody na górę. Gdzie są schody na górę? A nie, to już górny poziom. No to dzielnica Przybyszów i tutaj. Teraz będzie wycieczka do Gildii Magów, która znajduje się po drugiej stronie Gildii Wojowników zawsze. I chyba Khajiitka okradła mi z kasiory. Zaraz sprawdzę. Nie, chyba nie. Okej, więc teraz lecimy już bezpośrednio do Aldruh, wracamy do Atyna Sarethiego, a od Atyna Sarethiego będziemy mogli udać się do obozu Ashemusa. Obóz Ashemusa powinien być gdzieś tutaj. I to chyba ten obóz mi tylko został. Na północ od Vos i będziemy musieli wykonać zadanie Waldy Didroth. Waldy Didroth nie będzie to jakieś skomplikowane zadanie, ale... Kurczę, te drogi naprawdę już trzeba mieć tak opanowane, że już się praktycznie z zamkniętymi oczami idzie. Co tu więcej dodać, no? Już przez tyle odcinków się tak nagadałem, że chyba wyczerpałem temat w większości sytuacji. Już wielokrotnie wspominałem o ekwipunku, którego już praktycznie nie zbieram, kasy tak samo, bo niczego już tutaj mi po prostu nie potrzeba. Tak samo mógłbym zbierać artefakty, ale nie warto się, chyba że ktoś chce być poszukiwaczem, udekorować sobie domek i takie tam pierdoły, a reszta to po prostu, no co, to co potrzeba. Hortator Redoran. Rada rodu Redoran jest zgodna, jesteś Hortatorem. Mam nadzieję, że uda ci się przekonać resztę Morrowind, by sprzymierzyć się przeciw wspólnemu wrogowi, jakim jest Dagotur, jego niosący zarazem słudzy. W imię rodu Redoran wręczam ci pierścień Hortatora, symbol twego urzędu. Dzięki temu pierścieniowi inni rozpoznają w tobie wybranego przez nas bohatera. Okej, wiadomość od arcykapłana. I pierścień Hortatora. Mam też dla ciebie przesyłkę, nie wiem co znajduje się wewnątrz. O! To z kolei kopia publicznej informacji piętnującej cię jako cesarskiego agenta. Ostrzegam cię, że inni mogą okazać się mniej wyrozumieli. No dobra, mam już 28. W popielni jesteśmy przyjaciel ogniska i przeczytajmy te całe dziadostwo, co nam dali. Okej, co my tu mamy? Wiadomość od arcykapłana. Anonimowa woskowa pieczęć, a jednostronny list bez podpisu. Do obcego nadającego sobie tytuł Nerwerajczyka.
Głoszono ostatnio twierdzenia, jawnie sprzeczne z doktryną Trójcy, jakoby był Nerwerajczykiem, reinkarnacją świętego Lorda Nerwara. Nie tylko kłócą się z naukami świątyni, ale też jest skrajnie nieprawdopodobne i niewiarygodne. Dokonane niedawno przez Inkwizycję odkrycia, takie mianowicie, że jesteś w istocie agentem cesarskiej służby wywiadowczej, znany też pod nazwą Bractwa Ostrzy. Oparte licznymi dowodami zdobytymi przez dowódcę Straży Świątynnej, Berela Salę, pozwalają tym bardziej podać wątpliwość, zasadność i motywy twych twierdzeń. Choć uznajemy twe twierdzenia za całkowicie nieprawdopodobne, są sprzeczne z naukami świątyni, a ponadto podejrzane ze względu na związek z działaniami i interesami cesarza. W związku z powyższym, w interesie świątyni i jej przywódców oraz w interesie Lorda Viveka, także dokładne osobiste poznanie głoszącej je osoby i pobudek charakteru. Zbadawszy zgromadzone zapiski, szczególne księgi, hieroglify i apografy, świątynia posiada dogłębną wiedzę na temat licznych i rozmaitych znaków i czynów, które zgodnie z przepowiednią naznaczyć mają osobę Nerwerajczyka. Dlatego też w przypadku spełnienia niektórych z tych niezwłocznych i mało prawdopodobnych zdarzeń, takich jak objęcie przez daną osobę kilku pradawnych tytułów władzy wśród ludu Dunmerów, w tym Hortatora Wielkich Rodów i Nerwerajczyka Plemion Popielnych, świątynia składa propozycję, aby osoba podająca się za Nerwerajczyka stawiła się przed obliczem jego świątobliwości, arcykapłana Lorda Tolera Sarioniego, najwyższego arcykapłana i kanclerza Vivek, arcykapłana Vanderwell oraz arcykapłana Wielkiej Katedry, w celu sprawdzenia i rozważenia tych twierdzeń i domniemanej tożsamości przed faktycznym objęciem tytułu Hortatora Trzech Wielkich Rodów Vanderwell oraz jednoczesnym otrzymaniu tytułu Nerwerajczyka ze strony wszystkich czterech plemion popielnych. Rozważenie i omówienie tych twierdzeń jest jednak bezcelowe. Ze względu na oficjalne stanowisko świątyni odnośnie przepowiedni nerwerajskiej i zważywszy na potrzebę zabezpieczenia osoby podającej się za Nerwerajczyka. O kurczę. Przed osobami, które mogłyby zachcieć wyrządzić mu krzywdę, zaleca się stawienie w tajemnicy przed obliczem arcykapłana w jego prywatnej siedzibie na terenie Wielkiej Katedry Viveka. Celem poinformowania o zgodzie na powyższe warunki, osoba podająca się za Nerwerajczyka może spotkać się z uzdrowicielem Wielkiej Katedry, Danso Indulesem, co pozwoli dokonać niezbędnych ustaleń. Raz jeszcze podkreślamy, że spotkanie takie jest bezcelowe, zanim osoba ta otrzyma tytuł Hortatora Wszystkich Trzech Rodów i zostanie ogłoszona Nerwerajczykiem przez cztery plemiona popielne. Spisano na życzenie i w jego imieniu świątobliwości Tolera Sarioniego, arcykapłana i kanclerza Vivek. Dileno Loran, kapłan Viveka, pomocnik arcykapłana. Kurczę, ja się naczytałem? Ale to była lekturka. Wychodzi na to, że musimy spotkać się z Sarionim, ale dopiero gdy otrzymamy tytuły czterech plemion i trzech rodów. Do tego mamy na razie tytuły dwóch rodów i trzech plemion. Dlatego teraz udamy się na plemię Ashimusa, a że będziemy mieli po drodze, to załatwimy sobie też... załatwimy sobie wos tego... jakiegoś radcę Telwani. Dobra, ale została nam jeszcze jedna rzecz. Ta notka, która nas tak obciąża. Tylko gdzie ta nasza notatka? Relsaty nie ma, to? Nie, to nie to. Obwieszczenie. Ludu Morrowind, strzeż się, bądź czujny. Przestępca imieniem Tarios Fachoposzukiwacz, zwany przez niektórych wcielonym Nerwerajczykiem, okazał się w świetle ostatniego dochodzenia Straży Świątynnej i magistratów naszego regionu być szpiegiem na usługach cesarskiego wywiadu. Wszelkie roszczenia wysuwane przez wyżej wymienioną osobę są bezpodstawne. Przepowiednie, na które się powołuje, zostały uznane za nieprawdziwe. Nieszczere intencje i niecne pobudki tego osobnika zostają niniejszym ujawnione, ku przestrodze wszystkich mieszkańców Morrowind. Tario jest przestępcą poszukiwany przez Straż Świątynną i Straże Miejskie w związku z różnymi zbrodniami. Obowiązkiem każdego obywatela jest poinformowanie odpowiednich władz o miejscu pobytu przestępcy. Jeśli rzeczona osoba pojawi się w miejscu publicznym, należy bezzwłocznie wszcząć alarm. Rozpowszechniane z polecenia świątyni, straży i magistratów regionu Vanderwell podpisano arcymistrz Berel Sala, kapitan straży. No i właśnie od tego też momentu jesteśmy poszukiwani listem gończym. Dlatego też Straż Świątynia może atakować nas tak, on site, całkowicie. Po prostu nas zobaczą i nas zaatakują. Więc może być nieciekawie.
Tym bardziej, że mamy grzywnę, więc zwykła straż też się będzie na nas rzucać, ale tylko w wyjątku, jeśli z nimi porozmawiamy. Dlatego też w tym momencie lecimy do WOS. Okej, lecimy do WOS, 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 do WOS. Trochę po śląsku to brzmi, czy po kaszubsku, nie wiem, po góralsku. Ale lecimy do WOS. Do WOS, 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 do WOS. A tak właściwie to przez Sandishmore. Jeszcze wezmę sobie, kurczę, gdybym był w stanie wam pokazać, to bym wam pokazał, ale mam tutaj mały kubeczek. Kurczę, tak się naczytałem, że nawet ja się muszę napić. Ale że się napiłem, to pewnie teraz będę trochę seplenim, nie wiem dlaczego. Ale gdy mam mokro w gębie, to seplenie. Już wyobrażam sobie, co by było, gdybym był pijany. To bym dopiero seplenił i pierdoły gadał. I tak gadam za dużo chyba. Dobra, co by tutaj... Sandishmore. I tak. Trzeba iść. By do łazika iść i łazikiem jechać. Jechać. Do łazika wybrać się trzeba, baba. Bo trzeba. Dobra, teraz łazik. I proszę, kto by przechodził przejściem, jak można przeskoczyć tędy? Tylko jakiś beznadziejny gość. Oczywiście nie taki jak ja, bo ja to sobie przeskoczę na skałach i proszę. Nie muszę przechodzić przez barek. Bo tu de facto barek albo brama. O jest, Telbranora. Chyba nawet z Dagonfell można pojechać, ale to bez znaczenia. No dobra, jednak to miało znaczenie. Jak zwykle. Jej, powiększam drogę. Dobra, gdzie jest ten pajac stąd? A, tu jest. Dobra, bram. Kurde, no i się zgubiłem już, no. Teraz będę musiał znowu do Vivek i naokoło. Gnarmok. Albo do Eboncard, potem do Sandishmore, z Sandishmore do... nie wiem gdzie. Już nie pamiętam tych podróży. A do Kul tylko. Ta wyprawa się dobrze nie skończy. Dagonfell. O, domek. Okej, Dagonfell. Dobra, muszę sprawdzić, bo nie chcę płynąć jeszcze raz. Dobra, do Telmory. Kurczę, do Telmory, ale już do WOS nie. To jest logika. No, bo WOS leży po drugiej stronie. O, tam leży WOS. Dobra, to idziemy do WOS w takim razie. O, goni mnie ryba. Spadaj, zębaczu. I dobra, teraz trzeba się udać do WOS, bo tutaj jest jakaś wieża. W Sandishmore też mógłbym te sprawy załatwić, ale chcę mieć już z głowy całkowicie te obozy. Głównie na tym mi teraz zależy. Ale jako, że mamy tutaj WOS, bo WOS, trzeba iść. Kurczę, muszę się nauczyć śpiewać. Bo mi to całkowicie nie wychodzi. Dobra, jako że tutaj jesteśmy już w WOS, to myślę, że możemy zapisać grę. Tak, to będzie dobry moment. Ja teraz zapiszę grę, pożegnam się z wami, a w następnym odcinku wejdziemy sobie do WOS, poszukamy naszego gościa i załatwimy obóz Ashemusa. Ja się z wami żegnam i zapraszam was na kolejne odcinki. Cześć!